Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 na skórka z modyfikacją Velen. Dzień dobry, cześć cwaniaki. No i tak, nareszcie jest odcinek po weekendzie i w końcu możemy otworzyć te drzwi, które prowadzą nas podobno do kanałów pod zamkiem, więc jesteśmy tutaj, będziemy oczywiście sprawdzać co się da. Na sam początek, z tego co mi mówiliście, to bandyci, ci którzy porwali alchemika oczywiście, nie są jacyś super groźni i no nie powinni raczej, wiecie, od razu jak tylko nas zobaczą, to próbować nas zjeść, więc będziemy mogli z nimi spróbować porozmawiać. A czego się dowiemy, no to mam nadzieję, że zaraz się dowiemy, tak po prostu. Widzę, że sporo tutaj leży rzeczy, takich, których niestety nie mogę sobie zabrać, ale okej. Mieli tutaj całkiem ciekawy ten, oni śpią aktualnie, tu po prawej stronie widzę, że któryś coś czyta, mogę spróbować. Niestety tu się nie dostanę. To może spróbujmy zagadać do tego, który tutaj jest. Jest tutaj Kole. Siema Kole, co tam u ciebie, cwaniaku? A, klient, co mogę dla ciebie zrobić? Okej, już jako klient? To nieźle, ciekawie. Idą już tam pozostałe ziomki, z tego co widzę. Jestem tu z powodu alchemika, ale mogę coś od ciebie kupić? Oczywiście. Okej, u niego możemy coś kupować w ogóle, fajnie, tak od razu na wejściu. Tarcza Książęcej Straży. 27 wymaga siły, ale daje naprawdę ogromną ochronę i ulepszona drewniana tarcza również mega spoko. Wow, w ogóle, kurczę, naprawdę dobre dropsy. Ubranie mieszkańca, skórzany pancerz, no to już nic ciekawego. Ma bryłę lodu, to jest świetny czar. Trochę bełtów, trochę strzał, standardowo. Słyszę gobliniarski gdzieś w okolicy. Jestem tu z powodu alchemika. Alchemik, w takim razie widocznie źle trafiłeś, nie ma tu alchemika. Nie oszukuj mnie, bardzo dobrze wiem, że go masz, a teraz wezmę go ze sobą. Masz strasznie niewyparzoną gębę, pajacu. Więc jeśli jesteś zmęczony życiem, możesz próbować, ale żeby w ogóle się do niego dostać, potrzebny jest klucz, a klucz mam ja. Więc najpierw musisz mnie zabić, wtedy zdobyć klucz, a jeśli zadzierasz z jednym z nas, zadzierasz z nami wszystkimi. Ale mam lepszą propozycję. O, tak? Tak, alchemik był nam wiele winien, zamówił u nas towary i nie mógł za nie zapłacić. A ty po prostu odpracujesz jego długi. Czy zamierzam to zrobić? Cóż, jeśli chcesz odzyskać swojego człowieka, prawdopodobnie nie masz innego wyjścia. Oczywiście, możesz też spróbować nas wszystkich zabić. Może nawet ci się uda, ale prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ponieważ mamy przewagę liczebną na wypadek, gdybyś jeszcze tego nie zauważył. Cóż, co wolisz? Odpracuj długi, zagroź śmiercią. Możemy spróbować odpracować długi. W porządku, odrobię jego dług. Mądra decyzja. W porządku, uważaj. Pierwszą rzeczą, którą zrobisz, to wymianę dla mnie. Miejsce spotkania znajduje się na plaży w pobliżu miasta portowego. Czeka tam dwóch klientów. Sprzedasz im tę paczkę. Ustaliliśmy już cenę, kosztuje 800 sztuk złota. Okej, świetnie. Co jest w paczce? Nie interesuj się tym, a teraz lepiej się pospiesz, nasi klienci nie lubią czekać. A, jeszcze jedno, byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś nie powiedział nikomu, co tu widziałeś. Bo jeśli to zrobisz, cóż, wtedy wolałbym nie być w twojej skórze. No pewnie, zmień zdanie, zaatakuj, pokaż co masz. Okej. Także Cole, dziękuję za jakąś tam pracę. Ziomki wstały, nie wiem czy poszli na śniadanie czy coś, ale możemy zobaczyć. Może któryś z nich będzie też miał coś do pogadania. Bardzo widziałem dużo komentarzy, że Robin, naucz się w końcu otwierania skrzyni, bo to kurczę, jak tak można jeszcze tego nie umieć. Po prostu nie nauczyłem się tego do tej pory, ponieważ nie wiem kto jest nauczycielem. Gdybym wiedział to, to już dawno byśmy się nauczyli. Po prostu jeszcze do tej pory nie spotkałem chyba nikogo, kto by mógł mnie tego nauczyć. Handlarze, informacje, nauka, atrybuty. Może pokazać silniejszym, ten zręczniejszy, zręczniejszy, ten silniejszy i zręczniejszy. Tu nauka to dwuręczna, jednoręczna, tarcza. Nauka inne, na przykład ten łowić ryby, ten jak tworzyć strzały. Receptura alchemiczna, nauka walka dystansowa, pozyskiwanie trofeu, zbroja, preparaty, dostęp do kopalni. Także no, także jak widzicie, no nie ma chyba jeszcze, nie było kogoś, kto by mógł mnie tego nauczyć. I dlatego, to tylko i wyłącznie dlatego. Zagadajmy do Gilberta, co tutaj robisz? Pale. A, zajmujesz się czymś jeszcze poza paleniem oczywiście? Nie, obecnie nic. Możesz mi dać trochę towaru, który palisz? Jasne, jednak nic za darmo. Okej, możemy u niego kupić trochę bagiennego ziela. Sprzedają również tytonie, więc w razie gdybyśmy potrzebowali to, jak najbardziej. Chociaż już odwiedziliśmy plantację ziela, więc póki co mamy go i tak pod dostatkiem. Zagadajmy jeszcze do pana numer 3, czyli Brada.
O, który zagadał do mnie. Hej, kim jesteś do diabła i co ty tu do diabła robisz? Spokojnie, tylko się rozglądam. Widzę, więc jesteś klientem, tak? Jestem, dokładnie. Ale jeśli tak, to witaj w kanałach. Dzięki. Okej, okay, więc witam, cześć Gilbercik, no, bradzik, Gilbert wcześniej, brat niestety też nie nauczy mnie otwierania zamków, szkoda, nie mogę zagadać. Okej, okay, także kontynuujmy zadanie, myślę, że w trakcie po prostu znajdziemy kogoś, kto będzie chętny mnie nauczyć, co nieco, do miasta portowego sobie chycniemy i też mi zwróciliście uwagę na to, że zdobyłem runę teleportacji do tych ziomów od zioła, tak jest, na wyspę przemytników, teleport, więc kurczę, no, miałem ten teleport, a biegłem tam na bosaka, także super zabawa. Okej, okay, to możemy zmienić. Cały czas pamiętam, że tutaj, gdzie ta runa teleportuje w nieznane miejsce, to tam mamy do pokonania tego zioma. Jak tylko nauczymy się otwierać zamki, to zrobimy sobie otwieranie skrzynek wielkie tutaj i mam nadzieję, że otworzę wszystkie, o których wiem. Jest ich sporo i w sumie sporo na tej wyspie już żeśmy czasu spędzili, więc tych skrzynek się trochę uporobiło. Także idziemy. Będziemy robić teraz, jak widzicie, zadania dla gildii jakby złodziei, bandytów, tylko tej z podziemia. Zobaczymy, co to nam da. I pierwsze ziomki już tu czekają. Ich już znamy, jest to Erik i Henk, więc spróbujmy załatwić biznes z nimi. Mam tu sprzedać paczkę. Człowieku, dlaczego nie mówisz tak od razu? Okej. Widzę, że pan się tu zakręcił. W takim razie przysłał cię Cole. Nie wiem, jak się nazywa, ale przysłał mnie jeden z paserów. Dobra, dawaj paczkę. Nie tak szybko, najpierw złoto. Nie ufasz mi, co? Niech ci będzie, masz. Okej, okay. Ile dostaniemy? 500 tylko. Przecież paczka kosztuje 800 sztuk złota. Więc Cole cię o tym uprzedził, co? Cóż, jestem pewien, że możemy się jakoś dogadać. Okej, okay, po prostu daj mi złoto, w takim razie mów, co masz do zaoferowania, zobaczmy. Mam tu pewien amulet. Podobno ma zawierać w sobie jakieś magiczne moce. Mogę dorzucić jeszcze 3 butelki rumu. A jakie magiczne właściwości posiada ten amulet? Tego nie wiem, nie znam się na czymś takim. Kiedyś go na kontynencie kupiłem od pewnego handlarza. Kupiłem. Więc co ty na to? Dobra, pokaż mi te rzeczy. Trzymaj, amulet i 3 butelki. Teraz oddaj mi paczkę. Chcę zobaczyć, co to za amulet po prostu. Może opłaca nam się ten magiczny amulet? Bierz. Okej, okay, i ciężka paczka dla niego. Bardzo dobrze. Było miło robić z tobą interesy. Okej, okay, świetnie. Chcę zobaczyć właśnie jeszcze ten. Erik się przebrał w jakieś ciuszki. O, obydwoje się przebrali. Podejrzane. Zobaczmy ten amulet. Amulet. Jest to amulet bonus do zdrowia. Ten amulet ma magiczne właściwości. Ach, no niespecjalnie. Jest on jakiś super fajny. A rum, ile kosztuje w tej modyfikacji? Bo tak naprawdę mocny rum, uwaga na etykiecie, wyżera kubki, pić prosto z butelki. Ostrożnie, mogą wystąpić halucynacje. Okej, jeśli to są te 3 butelki rumu, które od niego dostałem, to brzmi, aha, tu mocny grog i mocny rum. To chyba dostałem od niego ten mocny rum za 100. Dobra, czy to będzie ok? No 300 zł będę musiał do biznesu dopłacić z własnej kieszeni, ale nie jest chyba źle. Henk, cześć, wy się bawicie w jakichś przebierańców tutaj. Dobra, spróbujemy w takim razie w ten sposób. Do oczywiście skrzyżowania przed fortecą lecimy. Czyli oni będą się próbowali tutaj chyba gdzieś podszyć pod kogoś, no bo takie przebranie, no ciekaw jestem, co z nimi będzie. Myślę, że będzie później coś jeszcze. Na razie wróćmy, zobaczmy, czy jeśli wykonam to zadanie w ten sposób, że sobie parę fantów zgarnę i dopłacę z własnej kieszeni, to będzie ok. Oczywiście, no, ten mocny rum może, nie wiem, pomoże mi w jakimś innym zadaniu, może będę mógł kogoś opić, a ten amulet może komuś oddać, cholera wie. Cześć Gustavo, hey, tu ciebie, cwajaczku. Nic ciekawego, dobra, to wiecie, po prostu tak ten. Mam nadzieję, że nie będzie miało to jakichś konsekwencji, że zrobiłem to w ten sposób. Zaraz się wszystkie dowiemy. No i tutaj troszeczkę dziwnie przycina, nie wiem czemu, to jakby renderowało za dużo, a tutaj nie powinno zbyt wiele renderować, bo nie ma czego. Dobra, Gilbercik, siema, fajne ziółko, widzę, jaranko jest. To my wypadamy w prawo, lewo i jest tutaj Cole. Cześć. Twoi klienci otrzymali przesyłkę. Bardzo dobrze, masz to złoto? Niestety nie wszystko poszło po twojej myśli. Co? Co to znaczy? Dali mi tylko 500 sztuk złota. Co ty idioto, w takim razie resztę zapłacisz z własnej kieszeni. Dobrze, proszę, tutaj. No właśnie, chciałem tak zrobić od razu, więc nie wiem, po jaką cholerę nasz bohater to powiedział. Tylko 100 dostałem. Cóż, mam nadzieję, że coś takiego się już nie powtórzy. Okej, okay. Wiecie co? I w sumie mogę sobie zrobić tutaj save'ika. I tylko dlatego, że chcę zobaczyć, jak duża różnica będzie w expie. Przy okazji wy też będziecie wiedzieli. Chciałem, zobaczymy, zrobimy to w ten sposób właśnie normalny, żeby dał mi pełną kwotę i zobaczymy wtedy, ile za to otrzymam expika. 500, po prostu daj mi to złoto. Dobra,
nie będzie z ciebie dobry biznesmen. Trzymaj złoto, dawaj paczki i zjeżdżaj. Okej, świetnie. Więc zrobiłem to w ten sposób, po prostu z czystej ciekawości chcę zobaczyć. 800 mamy w kieszeni, chłopaki się przebrali, a my lecimy do skrzyżowania przed fortecą i spróbujemy oddać jeszcze raz. Ciekaw jestem, jak teraz to wyjdzie, czy dostanę więcej niż stówkę. W sumie exp bardziej na exp mi zależy niż na jakichś tam itemach czy złocie. Zawsze, wiecie, zawsze dobrze jest exp, no bo exp nie da się kupić tak naprawdę. No czasami wiecie, na przykład w tam, nie wiem, chyba była jakaś modyfikacja do Gothica 1, gdzie mając dużo kasy, mogliśmy sobie tworzyć miksturę na punkty nauki. Nie wiem, czy to przypadkiem w Rocznych Tajemnicach nie była ta głupota. Więc no tak, tak bywało, że można było sobie kupić tutaj bycie koksem. Ale tak normalnie punkty doświadczenia są raczej ograniczone, więc lepiej uważać. A i mówiliście mi, że jak znajdę kociołek gdzieś, gdzie mogę gotować, to że za gotowanie dostaje się expa i dodatkowo jedzenie przywraca dużo punktów życia. Więc trzeba będzie spróbować. Twoi klienci otrzymali przesyłkę. I czy masz złoto? Tak, tutaj, proszę bardzo, dobra robota, ale to też nie było tak trudne. Okej, oddajmy mu pieniążki, dostałem 150 doświadczenia, czyli różnica 50 doświadczenia. To w sumie nie jakaś super wielka różnica, w sumie 50 doświadczenia to wiecie, to tam jakiś jeden ścierwojad, który i tak zginie pewnie przypadkiem. A ten grog i ten amulet, znaczy z tym grogiem bardziej jestem ciekaw. A nie, ja już miałem mocny rum i ten... Łe, dobra, dostajemy. Ja myślałem, że dostałem, a tu skądś go ukradłem. Te butelki. Nie, no, ten amulet tamten też nie był jakiś super. Dobra, niech będzie te 50 doświadczenia. Hej, ty. Już i tak. Okej, co jeszcze? Aj, 300 zł, bo w sumie z własnej kieszeni musiałem dopłacić. Kurde, Robino, gdzie tutaj biznesy jakieś robisz? Dobra, co jeszcze powinienem dla ciebie zrobić? Czy znasz Toma? Tak. Jego sklep znajduje się w twierdzy, ma bardzo cenny łuk, który moglibyśmy sprzedać za dobrą cenę. Jak pewnie już się domyślasz, przyniesiesz mi ten łuk. Gdzie trzyma łuk? Jeśli naprawdę jest tak cenny, nie sądzę, że po prostu gdzieś leży. W jego szafie, ale jest zamknięty i ma i zawsze ma przy sobie klucz. Więc albo ukradniesz mu klucz, albo będziesz musiał otworzyć zamek jego szafy wytrychem. Jak mam to niby zrobić? No cóż, mam magiczny pierścień. Umożliwia on noszącemu udane kradzieże kieszonkowe jak za pomocą magii, bez konieczności nauki i tak dalej. Więc to powinno zadziałać. Tak. Ile za niego chcesz? Dla ciebie 2500 złotych monet. Co? 2500 monet? Gdzie mam zdobyć tyle złota? Cóż, to jest twój problem, nie mój. Mogę jednak nauczyć cię kradzieży kieszonkowej lub otwierania zamków za darmo. Ale oczywiście tylko wtedy, gdy masz niezbędne do tego doświadczenie. Okej, możemy u niego się uczyć i kradzieży kieszonkowej, i otwierania zamków. I możemy kupić pierścień zdolnego złodzieja. Także na pewno otwieranie zamków uczymy się już teraz. Nauczmy, jak otwierać zamki. Słuchaj uważnie, bo wyjaśnię to tylko raz. Wszystko, czego potrzebujesz, to cierpliwość i intuicja. I oczywiście kilka dobrych wytrychów. Więc, kiedy masz już wszystko i klękniesz przed zamkiem, przekręć wytrych w lewo lub w prawo. Ale bądź ostrożny, jeśli poruszysz nim zbyt mocno lub zbyt szybko, złamie się. Ale im więcej zdobędziesz wprawy, tym łatwiej będzie ci korzystać z narzędzi. Jednak tą metodą nie będziesz w stanie otworzyć każdego zamka. Niektóre skrzynie mają specjalne zamki, które można otworzyć tylko odpowiednim kluczem. Okej, i chyba o ten pierścień zdolnego złodzieja chodziło. Nie wiem, czy to nie Max Base napisał ten komentarz. Jeśli ktoś inny, to wybacz, cwaniaku. Ale ktoś mi napisał właśnie, że będę potrzebował kasy na jakiś super pierścień. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, więc chciałbym go kupić. Kupmy pierścień zdolnego złodzieja i zobaczmy, co on nam da. Daj mi ten magiczny pierścień. Masz złoto? Tak, tutaj. Damy mu 2500, to jest cholernie dużo kasy. Bardzo dobrze, masz to. Okej, i ten pierścień otrzymałeś. Świetnie. A czy mógłbym u ciebie kupić parę wytrychów? Bo wydaje mi się, że nie mam ich wcale tak dużo, jakbym chciał mieć. A wytrychy się mogą przydać, bo z tego, co słyszałem w tej modyfikacji, za każdym razem, gdy próbujemy otworzyć skrzynię, zmienia się kod. Mam 19. Mógłbym sobie kupić troszeczkę, chociaż to będzie kosztowało. Kupmy sobie z 10, wydamy 100, ale będziemy mieli do przodu. Złoto się skurczyło, ale oczywiście sami widzicie, że mamy tonę kasy. O, u niego byśmy mogli sprzedać, myślę, że złote różne rzeczy, skoro jest złodziejem, to myślę, że złote itemki mu się spodobają. Zarówno srebrne też powinny, tylko nie wiem, czy mam srebrne kielichy na przykład, jeśli byś chciał, cwaniaku. O, właśnie, i te kompasy i tak dalej, ale to chyba jeszcze nie tu.
Możemy też coś otworzyć, bo widzę, że mam bardzo dużo itemów. Mam mat, muszę to posprzedawać. Musimy iść do kowala też w ogóle, bo sprzedać muszę trochę broni. Dobra. I ten pierścień od razu sprawdźmy. Pierścień zręcznego złodzieja. Ten pierścień pozwala właścicielowi na skuteczne okradanie innych, nawet bez potrzebnej do tego wiedzy. Tymczasowo zmniejsza zręczność właściciela. Minus 10. Aha, czyli dostanę minus 10? Skoro to jest pierścień złodzieja, to powinien plus 10 dawać, a nie minus 10. Co to za shit i bullshit w ogóle? Ty, w ogóle, what the hell? Okej, sprawdźmy go. No tak, zmniejszył mi. Ale lipa, dobra, okej, czyli będę musiał uważać na to. No dobrze. Trochę słabe przedstawienie. Wydawało mi się, że będzie ten... Oj, 5 zręczności za mało mam, żeby nosić lepszy łuk. No nic. Dobra, ale w takim razie, no mamy... Nie będziemy musieli się uczyć kradzieży kieszonkowej. Mamy otwieranie zamków, więc spoko. No a kradzież kieszonkowa myślę, że będzie też fajna. Tylko, że przydałby się ktoś, kto by mnie nauczył zręczności. Dobra, póki co i tak musimy iść na górę, spróbować ukraść ten łuk. Więc wyniesiemy najpierw... Możemy otworzyć po prostu zamek. Bo już potrafimy otwieranie zamków, ale możemy też ukraść. A myślę, że jak uda nam się ukraść właśnie kradzieżą kieszonkową, to dostaniemy jakiś bonus. Dobra, mam nadzieję, że nie się nie zabije, nie schodząc po drabinie. Yeah, pięknie, 360 do przodu. Więc idziemy na górę, spróbujemy tam Toma obrobić. Dobrze, że Tom już mnie nauczył, czego miał nauczyć, to nie będzie przypału, że go okradam, a później idę się do niego uczyć jakichś rzeczy. Także no, za chwilę się widzimy na górze, już u Toma, jak będę próbował tam zdziałać jakieś cuda. Okej, cwańki, jesteśmy u Toma i na początek możemy spróbować opcję z kradzieżą kieszonkową. Także załóżmy sobie nasz pierścień złodzieja. Zobaczymy, czy uda mi się go okraść. Odwróć uwagę, Toma i ukradnij klucz do jego szafy. Spróbujmy. Hej Tom, jak to w sumie jest? Tak cały dzień majsterkować przy łuku. Co masz na myśli? Czy sprawia mi to przyjemność? Tak, dokładnie, sprawia ci? No cóż, jest to coś, w czym jestem niezły. Dostarcza mi to też wystarczająco pieniędzy, by przeżyć. Mam klucz do szafy. Nie mogę więc chyba narzekać. A, rozumiem. A więc do następnego. Jeszcze się spotkamy i miłej zabawy. Jasne, do zobaczenia. Okej, mamy klucz. 25 doświadczenia wpadło, chłop się podarł po głowie. Super, czy ja mogę jeszcze kogoś okraść? To by było fajne. Siema! Siema, siema, pan kurde gwardzista. Czy ty masz jakiś fajny mieszek złota przy sobie? Jak to jest być członkiem Gwardii Księżycej? Czy to dobrze, czy nie dobrze? Spróbuj ukraść srebrny pierścień. Ty normalnie NPC-ów też mogę próbować uwalić, ale zarąbiście. Spróbujmy ukraść srebrny pierścień. Kradzież kieszonkowa. Czekaj tylko, par. Odetnij mi łapy, cholera. Za mało mam zręczności, żeby kraść jeszcze. Ale okej, ale spoko. Ale wiem, że jak będę zręcznym cwaniaczkiem, to będzie git. Bo minus 10 tak naprawdę później będzie nam tak bardzo nas bolało. Ale na razie to no, nie mamy zbyt wiele tej zręczności, dużo. Dobra, cwańki, będzie chyba trzeba się teraz przekimać. Możemy spróbować to zrobić tutaj, gdzieś może... tutaj jakieś dobre itemy. Dobra, już uciekam, ale tutaj widzę, że są ziomki. Czego tu szukasz? A, bardowie tutaj śpią. Okej, to ja się prześpię. Prześpimy się oczywiście do północy, żeby mieć... właśnie... możliwości kradziejstwa takie, że wiecie, że po cichaczu. Dobra, wszyscy już widzę, że ten się wykrzyczeli, więc teraz będziemy mogli spróbować zrobić tajną akcję kradziejstwa łuku. Nie wiem, czy ktoś mnie tutaj dostrzeże, ale spróbujemy się poskradać, bo zapomniałem w ogóle... A, Ulf, okej. Ale to czy ten Ulf mnie widział teraz, czy później, czy co tu się dzieje? Czekajcie. O, dzień dobry panowie, a panowie dokąd się tak bujają? Okej, ale w sumie jak wejdę do sklepu, to oni nie powinni zareagować chyba. Nie wiem, czy godzina ma jakąś tutaj ten, wiecie. Dobra, to spróbujemy taką cichą akcję, że tak powiem. Idziemy teraz chyba po drabinie, bo widzę, że chłop chyba śpi na górze. O, jakie, co tu się dzieje? Okej. O, kurde, stuknąłem, ale dobrze, nie obudził się. Tomaszu, będziesz tutaj okradany. Dobra, wszystko zbieram. Talerz, potrawka z grzybów, kufel, wino, piwo. Nie, piwa nie było. Miotła, pewnie. Tu jakiś... O! Przepraszam bardzo, ale czy kto na mnie? Nie wiem, słyszę jakieś kroki. To bardzo możliwe, że na mnie było. Chociaż... O, Ulf! Wchodzi mi w pierdolić. O nie, Ulf, no! Dlaczego mi popsułeś mój misterny plan kradzieństwa? Ty gnoju. Ale jakim cudem Ulf mnie usłyszał? Znaczy zobaczył, nie wiem, cokolwiek. Okej, to może nie będę kradł wszystkiego. Tylko ukradnę to, czego rzeczywiście potrzebuję. Jest tu szafeczka, więc spróbujemy ją otworzyć. Mamy łuk Toma, który jest mega, kurde, zarąbisty. Kołczan oczywiście również, kradny i skórzany mieszek również. I teraz, aby jak najszybciej nie zobaczył mnie nikt, od razu teleportujemy się do skrzyżowania przed fortecą. Tak, żeby, wiecie, o,
uniknąć jakiegokolwiek złapania. No i pięknie, misja zakończona chyba sukcesem. Łuk jest mega super. Zostawiłbym go dla siebie, ale no niestety quest jest quest, więc nie będę narzekał. Chodźmy go od razu zakończyć. A przy okazji, skoro już jesteśmy w tych rejonach, to może sobie weźmy, otwórzmy co nieco. Ty, kurczę, już ma 1700 sztuk złota. Przed chwilą miałem 1200. A, sprzedałem złoto, więc tak. No i kołczany. Bełty 15. Łe, tfu, co za syf. Dawajmy tutaj strzał więcej. I wiecie, co byśmy mogli sobie zrobić, jak już otwieram? To ja wiem, że pewnie wielu z was na to czekało. To przy blasku ogniska, żeby nie było, że zimno, spróbujemy otworzyć sobie perełki wszelakie. Oczywiście nie będę kombinował z tą, żeby wyciągnąć jak największą ilość. Po prostu otwórzmy sobie wszystkie rogowe muszle i inne otwierane muszelki. Wiem, że no, można wyciągnąć naprawdę sporo, gdybyśmy to robili tak ten. Gdybyśmy to robili tak, żebym wczytywał się, jakby coś nie wyszło, ale po prostu otwórzmy jak jest i zobaczymy, jaki będzie wynik. No właśnie, jak nic tu nie ma, to jest słabo. Ale całkiem ładnie, na razie to się prezentuje. Dostaję, widzę, że nowych różnych towarów. Siarki nie miałam ani jednej, co jest ciekawe. No nie, proszę cię, nie mów, że tu nic nie ma. Ale perełek też dużo. I to jest najfajniejsze z tego wszystkiego. Perła to jest najlepsza rzecz, jaką można otrzymać z otwieranej muszelki. Zwiększa jej wartość wielokrotnie. No, strygę można zjeść i w sumie daje troszeczkę HP. No, ale chciałbym spróbować coś ugotować. Mamy parę przepisów. Chciałbym również kupić parę przepisów. Co prawda pieniążki nam się mocno skurczyły, bo 2,5 tysiąca poszło. Ale no, perełek, parę i tak dalej. O, kwarcytu jeszcze nie miałem. Jak się przesuwa... Czarna perła, przepraszam. Znaczy no, czarna perła to też perła, ale właśnie, że najlepsza rzecz, jaką można otrzymać, to czarna perła oczywiście. No jest perłą, więc chodziło mi trochę bardziej też o to. Ale czarna perła, świetnie, to jest naprawdę przegenialny drop. Rzadko kiedy się zdarza. Nawet nie wiem, jaka jest szansa tak naprawdę procentowa na to, żeby poleciała nam czarna perła z po prostu zwykłej muszelki. Ale konkretny drop. Dużo ostryk, więc myślę, że je ugotujemy. Kolejna perła. Więc też świetnie, nawet jedna z tych rogowe muszle chyba słabiej dropią, coś mi się wydaje, ale może mi się tylko wydaje. I perła na koniec, więc idealnie. Tu wędka moja, jasne. Zobaczmy, ile perełek teraz mam. Perły są tu, mam 8 pereł zwykłych i jedną czarną. Dodatkowo oczywiście tych ostryk bardzo dużo, mamy ich aż 12. Smaczne nawet na surowo, dokładnie, ale wolałbym sobie ugotować surowe mięto krzącza? Jak to? Skąd się to wzięło? Ja żadnego krzącza przecież nic nie robiłem. Raz, spadamy, idziemy oddać łuk. Bardzo ładnie nam poszło, mamy co trzeba. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Pisaliście do mnie, kurczę, w komentarzach bardzo dużo rzeczy, w ogóle bardzo dużo porad. Widziałem też jednego cwaniaka, który napisał mi, że Robino, gdybyś modlił się codziennie tutaj w giereczce, to byś miał dużo dodatkowych punktów. Kosztuje to tylko stówkę, a byś miał już dodatkową zręczność i siłę. Więc to też nie jest głupi pomysł, żeby próbować się do Innosa codziennie modlić, chociaż dalej nie ma takiej stuprocentowej pewności co do tych progów punktowych i tego, ile mam, za co i w ogóle, to tak wiecie, muszę jeszcze pomyśleć, czy ten cwaniak też osypia, a zobaczymy, co czytuje. Regał na książki, powinniśmy coś dostać, 25 punktów doświadczenia, tutaj aktualne zapasy są napisane tych cwaniaków, skórzany pancerz, okrągła drewniana tarcza, paczki bagiennego ziela, zwoje, musimy się doposażyć. Zastanawiam się, czego pilnują ci wszyscy strażnicy fortecy, porwanie alchemika było sprytnym posunięciem, ale co dalej? Cóż, muszę znaleźć dla niego jakieś zajęcie. Może chłopcy potrzebują kogoś do zrywania ziela, a może powinien odpracować swoje usługi u nas. Czy coś takiego? Okej, ciekawe. I teraz Kol, wstawaj. Mamy łuk. Wiem, że misja nocna. Nie spodoba ci się to pewnie, że cię budzę, ale mam łuk Toma, proszę bardzo. Nie było łatwo go dostać. Nie narzekaj tak bardzo i daj mi to. Tutaj. Oddajemy łuk Toma. Dobra robota, jestem pewny, że szybko znajdzie nowego właściciela. I dostałem 200 doświadczenia, zręczność plus 1 dodatkowo, teraz wynosi 46. A teraz co powinienem zrobić? Mamy mały problem z byłym partnerem biznesowym. Straż złapała go, gdy miał zawrzeć mniej legalną umowę z kimś w mieście. Teraz chcę się wygadać i powiedzieć im, gdzie jest nasza siedziba, żeby mógł zostać zwolniony z wyroku. Okej, niech zgadnę. Chcesz, żebym robił dla ciebie jako morderca? Rozumiesz. Facet jest w lochu w twierdzy. Ma na imię Aleksander. Jak mam to zrobić, zwracając na siebie uwagi? To jest twój problem. Wymyśl coś. Wspaniale.
Okej, no jak widzicie, dosyć niedobrze. Czy on sprzedaje coś innego, poza oczywiście jakimiś tutaj towarami? Ta bryła lodu mnie korci, wiecie, kurczę, kupiłbym stówkę, ale naprawdę może uratować dupsko. Więc bierzemy. O, i łuk topa możemy odkupić za 1700, byłoby mnie na niego prawie że stać. Jakbyśmy mieli 120 zręczności, to byśmy mogli potężne strzały sprzedawać, kurczę. To mi się podoba. Szkoda, że nie sprzedaje czegoś do trucizn ten gościu, albo nie uczy tworzenia trucizn, no ale... Nie można mieć wszystkiego i oczekiwać wszystkiego. Szkoda, że jest tak ciemno, ale ziomki na zewnątrz mają parę łóżek wolnych, więc możemy się tam zdrzemnąć i skoczymy z powrotem do miasta, zastanawiając się w sumie, jakby można było załatwić. Wydaje mi się, że właśnie jakąś trucizną byśmy mogli spróbować zabić tego gościa w więzieniu. Trucizna, tak wiecie, nie wskazuje od razu, czyja to była wina. Możemy wpaść tam po prostu i tak dalej i nikt nie powiąże nas z tą sprawą jakoś specjalnie bardzo. No, spać pójdę, żeby nie było narzekanka. Cześć Gustaw, a ty co, ty śpisz już? O ty skurczybyku, kurde, to ładnie, ładnie. A tutaj pan numer dwa? Kevin też. Dobra, Kevin, wstawaj. Dzisiaj ty nie śpisz, ja sobie będę spał, korobił. Dawaj, łóżeczko, jedziemy. Kevin pomachał głową w niedowie... O, jaką maminę zbulwersowaną. O matko, co tu się stało? Dora, 8 rano, 17 dzień. Lecimy, cwaniaki. Teraz zobaczmy, co dziennik powie. Gwardia złapała jednego z partnerów Kola, gdy ten próbował sprzedać skradzione dobra w mieście. Nazywa się Aleksander i siedzi teraz w lochu. Mam go uciszyć, żeby nie zaczął gadać. Muszę coś wymyślić. Być może kucharz w twierdzy coś będzie wiedział na ten temat. Mógłbym też ukraść klucz do lochu samemu. Jasne. Można próbować, możemy kraść, więc to jest niegłupi pomysł. Dobra, nie muszę się przecież teleportować. Dlaczego nie ma teleportera na górę, no? Ja muszę za każdym razem zapitaleć tędy, to jest... ale bym walnął właśnie. Za każdym razem muszę zapitaleć na piechotę, to jest tak mega wkurzające. Come on, giereczko, dajcie na górę tam coś, żebym mógł sobie latać, no. Dobra, nie będę marudził, widzimy się za chwilę. Rzeczywiście chyba jakiegoś kucharza, nie wiem, kucharz tam był? Dobra. Był kucharz, ten maruda tam. Dobra, doskoczymy. Zobaczymy. No i będę musiał pomyśleć, gdzie te wszystkie piękne skrzynie, które czekają na otwarcie są, żebym mógł sobie je pootwierać. Bo teraz wytrychów pełno i umiejętności są, więc zręczne łapki muszą wlecieć. No i oczywiście dalej mam tych naszych mikstur milion, więc też trzeba by było pomyśleć, czy to jest dobra pora, żeby wypić co nieco. Albo jakbyśmy znaleźli nauczyciela, który daje więcej zręczności, to by było wspaniałe, bo dalej kisi się 8 punktów nauki, które mógłbym przeznaczyć i założyć lepszy łuk. Ale dobra, mieszka z tym. Idziemy do kucharza, zobaczymy, co ten cwaniak powie. Okej, jestem u pana kucharza Jurgen. Cześć cwaniaczku, zapytaj o Aleksandra. Przepraszam, mam do ciebie pewną sprawę. Mów do cholery, nie mam przejść całego dnia. Jesteś tutaj kucharzem, w takim razie jesteś też odpowiedzialny za karmienie więźniów, tak? No tak, co z tego? Ciekawe. A co takiego dostają? Zupę. Codziennie zupę. Hej, o co dokładnie chodzi z tymi wszystkimi pytaniami? A wiesz, ja tak sobie pytam z ciekawości. Dupek. Okej, zupę wszyscy dostają. Rozumiem, rozumiem. Czy ja mogę w tym... w tym kociołku masz dużo rzeczy, a z kuchenki pewnie nie będę. Nie będę mógł tu gotować za dużo, bo tu mogę smażyć oczywiście, ale smażenie mnie nie kręci. Ja bym chciał zamieszać w garze, ale chłop tutaj dosyć solidnie się w garze zakręcił również sam. Kucharz Jurgen powiedział mi, że więźniowie dostają codziennie porcje zupy. Zatrucie jednej z nich nie powinno sprawić mi problemu. No, chyba jednak zrobi problem. Potrzebujemy garnek, a garnek aktualnie ten chyba nawet nie można go wykorzystać. Znaczy, jakbym ukradł te marchewki, ziemniaki, ale coś czuję, że dostanę w łeb od chłopa. A je, jest kocioł, tylko kurczę, ten kocioł, no niestety musimy najpierw w ten... A jak mu ukradnę sprzed nosa, to się wkurzy? Nie, ej, zarobiście. Dobry jest ten swajak, no nie? Kradnę dosłownie mu sprzed nosa jego własne towary i chłop nie ma pojęcia o tym. Jednak jesteśmy dobrze zręcznymi cwaniakami. Ale ten ostatni... A, kocioł już jest dostępny prawie, że, ale jest w użyciu. Jurgen, słuchaj, ja potrzebowałbym kociołek tutaj twój. Nie ziemniaka, tylko kocioł. A, będę mógł skorzystać z kociołka, super. Dobrze, że ten, dobra, uwaga, jest, kręcimy. O nie, co się stało? Raczej ja mogę tu coś gotować? Mogę. Gotowanie zup, gulasz, potrawki, kompoty, a różne, co jest w różne? Gotowanie jajka, jajko z cierwojada, gotowany ryż. Ło, matko, jakie gotowanie. A gotowanie zup, co tu jest? Zatruta zupa z trucizną, za mało składników, zupa korzenna. Jak ja mam zrobić truciznę?
gotowanie gulaszów, zobaczmy, nie mam żadnego. Potrawki jakieś mam. Potrawka z kczącza i z dziczyzny. Z dziczyzny brzmi spoko i w ogóle wymaga dużo rzeczy. Kompot, gotowanie kompotu. O, można kompocik gotować. A, picie kompotu, najlepsza rzecz. Potrzebuję truciznę. Niestety jeszcze chyba nie spotkałem nikogo, kto byłby w stanie mnie po pierwsze tego nauczyć, po drugie miałby to w jakimś tym asortymencie, kurczę, truciźnianym. Znaczy, wydaje się, że sami byśmy mogli robić trucizny, gdybym tylko wiedział, jak to robić, kurczę. Może na stole, bo mówiliście też, że będę mógł trucizny robić, jak będę ten, jak będę umiał strzały, więc może rzeczywiście na stole tamtym. Tylko kurczę, nawet nie mam przepisu na trucizny żadnego. A zobaczmy, co tutaj cwaniaczek. Cześć, Wiktor, hej. Nie, u ciebie nic ciekawego nie ma. A, ty, może w tym domu alchemika znajdę przepis na jakąś truciznę. Chociaż mała szansa, bo już tam wszystko zwiedziłem, ale możemy podejść zobaczyć. Czy tam nie było przypadkiem jakiejś zamkniętej skrzyni, którą mógłbym spróbować otworzyć? Bardzo możliwe, że tak. A, i tutaj był też składzik chyba. Znaczy składzik, to miejscowa jakaś tutaj. No nie wiem, może trzymał tutaj jakieś swoje rzeczy. To by można było spróbować tam się wbić, bo to jest na pomarańczowo. Dobra, najpierw sprawdźmy. Aha, stół alchemiczny. No tak, na stole alchemicznym chyba trucizny można robić, czyż nie? Miksturki specjalne, zobaczmy. Nie, listy zręczności tylko. Dobra, strzały i bełty. No many nie będziemy mieli nic. Leczniczy chyba również nic. Możemy też strzały i bełty. Ogniste strzała, zatruta strzała. No tak, ale to truciznę potrzebuję cały czas. Skąd ja mam wziąć truciznę do jasnej cholery? Najgorsza rzecz, po prostu jak tak. Nie mam za bardzo pomysłu, ale okej, zaraz wymyślimy to. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście to na górze, bo tutaj był, tak, ten kuferek, szafa. Aha, szafka też była otwarta, dobra. Czyli tutaj już nic. A jakbym zagadał do tego Jorgena, czy jak tam ten cwajek miał, czy mogę mu powiedzieć, że znalazłem już tego zioma? Cześć, nie, to Ulf jest, przepraszam. Ty, a Ulf to wcześniej przyszedł i mi chciał pomoc puszczać. No, gruby gościu. Dobra. A on się... Ty się nie czepiesz, że ja otwieram sobie tutaj drzwi? Okej, spoko. Spróbujmy. Lewo... Lewo, prawo. Udało się! Och, kurczę! Ale to było przerąbane. Okej, okay, Ulf biegnie gdzieś. Wynoś się! Okej, okay, nie mam pojęcia, dlaczego Ulf zaczął biec w drugą stronę, ale to w sumie dla nas na plus chyba. Bo jak on pobiegnie gdzieś daleko... Czy on pobiegł gdzieś daleko? Zobaczmy. Tak, w ogóle gdzieś biegnie jakąś rundę zrobić. Ale co tu się dzieje? Otworzyłem i tu widzę miliony po prostu. Złamałem dużo wytrychów, ale... Co to jest? To jest jakaś zbrojownia. Jak ją okradnę, to pewnie dostanę w łeb bardzo szybko. Ale w sumie spróbujmy. Zobaczmy, co się stanie. Czy ktoś dostrzeże to, że zniknęło tutaj... Dużo rzeczy. A Ulf tylko mówi, żebym się wynosił. Dobrze. No, wynoś się! Okej. Dobrze, Ulf. Dobrze. Czyli Ulf tylko tak jakby mnie wyganiał, ale... On teraz jest gdzieś daleko stanął. W ogóle nie ogarniam tak bardzo tutaj, co się dzieje. Okej, ale spróbujmy dalej. Niszczycie, eliksir siły, leczenie ciężkich ran. Tu skórzany mieszek. Tu w tej kufrze było skórzany mieszek, bloki dwuręczne, eliksir. W tej szafie jest duży pakiet kołczan, jakieś cuda, panie. Tutaj jeszcze więcej rzeczy. Rum, dwuręczny dobry miecz. Tu kolejna szafa. Złota ogromy. Po prostu topór. Posążek Ginnosa. Esencja lecznicza. Holy Jesus. Na co ja trafiłem? Dobrze mówiłem, że to zakładzik jakiś. Ktoś na dole wyciągnął miecz i czuję, że ten miecz to jest na mnie. Czyli jednak ktoś wie, że ja tu buszuję sobie. Tu jeszcze jakiś kurczy turbo. W sumie jakby mnie ktoś obił tylko za to, że sobie tutaj kradnę, to by się wcale nie obraził. Tu jest jeszcze jakaś szafa, nawet... tak, ta jest zamknięta, jedyna. Jeśli tu ktoś przyjdzie mi spuszczać w pierdy, no, o... wynoś się! Znaczy, Ulf tylko mówi, że mi się wynosił, więc... To nie jest złe,
A czekajcie, a jak wezmę, pójdę to, tak, będzie bieg gdzieś tam daleko, daleko. Bo jeszcze tu jest szafka i kufer do otwarcia. Bardzo, bardzo mnie korci, żeby to zrobić, żeby okraść całą tą zbrojownię dosłownie. Spróbujmy. Oczywiście coś czuję, że mi się dostanie, jak stąd wyjdę. Ale próbujemy. To co, może najpierw ten kuferek tutaj? Spróbujmy. Oj, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, okay, prawo, lewowy. Oczywiście zabieram całe żarcie. Już sobie stąd, już stąd wychodzę, żeby się tam... W takim razie będę musiał cię stąd wykopać. O nie, Ulf się chyba wkurzył całkowicie. O nie, Ulf! Przepomniał się, przepraszam, nie chciałem być, ku cwaniaczku. Trzeba zdjąć szybko, w takim razie trzeba zrobić tak i trzeba... Ty, słyszę, jakby ktoś sobie zapisywał coś tam. Wyrzucimy złoto. Szybko złoto. Gdzie moje złoto? Wyrzućmy je szybko, zanim Ulf przyjdzie i mi je ukradnie. Ajajajajaj. Ty, gdzie mam hajs? Tu jest. Dobra. 1711 złota właśnie leży na glebie. Weźmiemy oczywiście. Nie wiem, czy łuk on też traktuje jako hejnik. Opiekuj się twoją bronią, czy coś takiego, więc też wolę, żeby nie przyszedł i mi tu nie spuszczał w pierdol. Zrobimy tutaj sobie kolejnego takiego ala cwanieckiego save'a i próbujemy kolejne. A co z tą szafką? A, ją też się klika. Dobra. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, udało się. Dużo hajsu, ciężki skórzany pancerz, ciężki stalowy hełm. Oh my god, ile siodła i wszystkiego. Jak to spieniężymy cwaniaki. O Boże, Ulf właśnie krzyczy, że alarm. Oh no, Ulf, co ty robisz, cwajaku? Przepraszam, nie chciałem. Dobra, musimy dostać wpierdy od Ulfa teraz. No cóż, tak to bywa, życie złodzieja cwaniaka nie jest usłane różami. Ale jeśli dostanę wpierdy od Ulfa i mnie nie zabije, co by było super fajne, to naprawdę będzie super, no. Dobra, pieniążki leżą tam na ulicy. Ulf krzyczy, że... Bogowie, walka! Co Ulf robi? Chłop tam w las, kurde, na strych. No przecież stoi w miejscu. Ej, kto tu? O, dobra, walnij mnie. Ładuj. Pięknie. Dawaj, mocniej. Co ty takim leszczem jesteś? Pierdyki. Dawaj. O, jestem takim bezbronnym cwaniakiem. Dawaj, wyciągnę pięści. Ho, ho. Dawaj tutaj, kurde. Ty, co jest? Jaki... Już nigdy więcej tam nie, no, przyłapał. Nie ma problemu. Nie przyłapie mnie nikt. I nawet nie macie jak mnie okrać. Pan gwardzista ma wywalone w moje pieniądze i bronie. I cały skradziony towar zostaje w naszej kieszeni dzięki temu. Oczyściliśmy się z zarzutów w bardzo cwany sposób. Jeśli dobrze mi się wydaje, to właśnie zyskaliśmy naprawdę dużo fajnych rzeczy. Ulf dostał świra, wlazł na pięterko i świruje tam, nie wiem, coś jest mocno zbagowane w tym miasteczku, ale no tak, zyskałem możliwość otwierania zamków, więc musiałem z tego skorzystać. Od razu idziemy, weźmiemy sobie nasze złoto, mamy go naprawdę dużo i zobaczcie, mamy jakiś niszczyciel, jest to jakiś turbomod pod siłę, co prawda. Ciężki miecz dwuręczny, długi miecz, dobry miecz dwuręczny, jest szabelka, niestety pod zręczność nie widzę niczego ciekawszego od naszej szpady. Tu jakaś imperialna pięść, czy ja to już miałem? Tak, to już było. Pełno broni, nawet jakiś miecz dwuręczny, drewniany, zwykły, kurczaczki, ile tutaj tego. Ciężka kusza, nie wiem czy ją miałem, ale kosztuje 2000, więc holy shit, chyba nie. Co jeszcze z takich rzeczy tutaj? Tam jakieś wpadły, no kurczę, dużo tego było. Ten, ciężki stalowy hełm kolejny mi wpadł i zbroja jakaś taka super. Ta ciężka, ciężki skórzany pancerz. Czy ona jest lepsza? Ty, jest gorsza od mojej aktualnej, to grubo. To naprawdę grubo, także zostajemy, ale będzie można ją spieniężyć zawsze. Czy coś jeszcze z takich fajnych rzeczy? Pierścień mocy chyba mi wpadł, 3 do siły. Więc bardzo sympatyczny pierścień. W sumie na razie nic mnie nie truje, więc możemy sobie założyć tutaj do siły 3. I te bloki dwuręczne, dokładnie tak. Księga, która pozwala lepiej machać bronią dwuręczną. To jest super rzecz. Skórzany mieszek jak najbardziej otwieramy. Duży pakiet bełtów, które sprzedamy. Kurde, cwaniaki, co się obrobiłem, ja pierdykam. Ale dobrze czułem, że tam coś musi być schowane, że to jakiś składzik. No i był składzik i to taki Turbo Cox. 2011 sztuk złota, 2011, oj, dobry rocznik, to był, chłe, chłe. Dobra, jak zrobić truciznę? Teraz to będzie moja zagwozdka numer 1. Niestety do tej pory nie trafiłem na żadne ślady, jak truciznę ogarnąć. Tu nie chcę wchodzić, nie. Chcę... Tom, hej, czekaj! Co jest? Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę złota. Złoto zawsze się przyda, w czym rzecz?
Więc niedawno ktoś ukradł mi mój łuk i to nie jakikolwiek łuk, tylko spadek po moim ojcu. O, to przykro mi. Chcę go otrzymać z powrotem, za to jestem w stanie cię zapłacić powiedzmy 300 sztuk złota? Co o tym sądzisz? Okej, brzmi źle, zobaczę co mogę z tym zrobić. Dobra, spróbujmy, zobaczmy. Czyli Tom chce odzyskać swój łuk. Nie ma problemu, Tom. Bardzo chętnie ci pomogę. A czy mogę coś u ciebie jeszcze kupić? Rozejrzyj się. Ty sprzedajesz potrawkę z grzybów, mędziurkę. No nie, nie masz niczego, co by wskazywało na trucizny. Czy mogę z twojego warsztatu skorzystać, Tom? Chyba mogę. Dziękuję. Wytwarzanie strzał to jest... aha, po prostu strzały. No dobra, kurczę, cwańki. No nie wiem za bardzo, co z tą trucizną teraz zrobić. A jak tam stoimy z czasem odcinka? No idzie tam naprawdę dobrze. W sumie jeśli nie dostanę teraz jakichś wpierdów ostrych, to ten... Możemy pójść do karczmarza. Karczmarz może też coś wiedzieć na to. Uuu, tam skrzynia, ty. Ciekawa jestem, czy... Nie, ona już była przeze mnie otwierana. Coś tam pamiętam, gdzieś tam kojarzę, że już była klikana. A możemy podejść do tego jeszcze tutaj leszcza. Jeremiach, cześć, cwaniaku. Czy ty mi może sprzedasz jakąś truciznę? Masz wytrych? O, wytrychów to ja nałamałem dużo. Jakbyś mi sprzedał trochę wytryszków, chociaż zdychę to bym sobie wziął. A czy trucizny ty sprzedajesz? Raczej nie, no. Kurczę, ciężko kogoś znaleźć, kto by był w takie rzeczy zaopatrzony. Skoczymy też do kowala, jak już jestem przy okazji. Jak widzicie, tak trzeba troszeczkę... Skradłem trochę, więc trzeba to będzie spieniężyć. Czego? Ej, co psiego, kurde, dawaj chłopie tutaj. Sprzedawanko będzie, grube miliony. Fajnie, podoba mi się, że nauczyłem się umiejętności otwierania zamków i skorzystałem z tego i dzięki temu naprawdę będzie nam o wiele, wiele łatwiej. Siły nie chcę, oczywiście. Mam dla ciebie, chcę poćwiczyć. Ty, ja u ciebie nie mogę sprzedawać? Co ty gadasz? O nie, to będę musiał odwiedzić kowala w takim razie w porcie. Portowego cwańka będę musiał znaleźć i tam u niego będzie dobry pieniądz za to. Ulf chyba w końcu wyszedł, bo wiedziałem, że tam coś idzie. Dobra, Ralf, cześć. Ralf, chcę czegoś do jedzenia. Mam przepis u ciebie jakiś do kupienia. Co to? Na kompot z jagód. Fajna rzecz. No nie, niestety tu nic. Dobra, to skoczymy sobie do portu w takim razie. Do farmy, do miasta portowego. Pójdziemy tam sprzedać. Po prostu staram się teraz co zrobić z właśnie tymi truciznami, żeby się nauczyć ich. Nie pamiętam, czy nie było już chyba żadnego nauczyciela, który by mnie nauczył. A, czy ja ryby sprzedawałem już, czy jeszcze nie? Cześć Stefanie. Hej, hej. Chciałbym kupić ryby. Tato, tak, rybki już sprzedawaliśmy, teraz sprzedajemy resztę złomu. Kurczę, no, przydałoby się nauczyć tego. Pokaż mi swą broń. Okej, okay, i u tego cwańka oczywiście. Sprzedamy trochę syfu. Sprzedam to, czego na pewno nosić nie będę. Czekajcie, moja broń zadaje ile? 45 obrażeń, okej. Okay. Że to są pod siłę rzeczy, więc kurczę, totalnie nie. Zwłaszcza, że to są dwuręczne miecze. Możemy sobie zostawić jakiś taki naprawdę fajny miecz jednoręczny. Na przykład taki zwykły długi miecz. W razie gdyby się okazało, że miałbym na tyle siły, żeby kiedyś go udźwignąć, to żeby po prostu mieć jakiś fajny miecz pod siłę. Tak, po prostu. Reszta może wywalać. Dwuręczniak jakiś taki dobry. Nie, nie chcę tego. Szpada oczywiście też. Halabarda, wyjazdy. Jakby było coś młotkowego bardziej, na przykład właśnie ten imperialna pięść, to będzie ok, bo jakby się okazało, że potrzebuje młotem komuś walność, to akurat spoko. Lekki topór, dobry miecz, resztę już rzeczy chyba można wywalić, nie widzę, żeby tutaj coś było takiego ala questowego. Topór trwala, jeden sobie zostawmy, kilo na pewno jeden również, maczuga, wyjazd, drewniany miecz, sztylet, nie chcę tego cholerstwa. Sprzedam właśnie kije, z których mogę robić strzały, tak? Chyba to właśnie zrobiłem. Jeden kij dychę, człowieku, ale właśnie odwaliłem lipę. Dobra, kupuję z powrotem, nie chcę mi się wczytywać. Lagi, pewnie. Tarczę zostawmy sobie. Ciężka kusza, której nigdy nie założę. Tylko 200? Uff, to chyba sprzedam u łuczarza jednak te rzeczy. Łuki i bełty lepiej sprzedawać chyba jednak u... Tak, u niego wszystko jeden. On nie ogarnia w strzelectwie, także... Ale za to dostaliśmy bardzo dobre ceny i mamy już 6000 sztuk złota. Kurde. Za sprzedanie trochę złomu ze zbrojowni tutaj tych. Rekrut zwykły. A Robercik, ciema u ciebie co? Tam, mój imienniku cwaniaku. Idę w spanko. Nie chcę mi się tutaj z wami gadać. Do rana się prześpię, bo mogę. Zróbcie sobie rundę, po porządnym śnie się czujemy wypoczęci, jak najbardziej. No, i z trucizdami, no to tak jak mówię, nie wiem za bardzo, co mogę zrobić. Czy jest coś, co jeszcze? Łuk Toma, zaginiony alchemik, rebelianci, Garrett i Dieter. Zadbał o to, żeby Garrett stracił pracę. Teraz chcę z nim się rozliczyć. Dobra, to są ziomki z tego obozu, do którego na razie mi się nie chce jeszcze tam kombinować. Wróćmy w takim razie chyba... na Wyspie Przemytników mówicie mi, żebym też ukradł od alchemika przepis, który on tam chowa.
A, i że ziomek z tego, ze statku, że mogę go pobić bez żadnych konsekwencji. Dodatkowo sobie określić, co tam na statku było. Czy tędy da się zejść? Coś mi się wydaje, że chyba jak tędy spróbuję zejść, to zginę, ale w sumie jak ktoś ryzykuje, nie pije szampana i tak dalej, więc YOLO! Siema! Ej, nie, uda się bez problemu. Będziemy szybciej po prostu na dole. Nie chciałbym się za bardzo. Stąd i tak się za chwilę wyteleportuję, więc ten. A wy cwaniaki przypadkiem w tej knajpie, może nie sprzedajecie tego? Gareth, siema. Czy ty... Nie, ty nic nie sprzedajesz. Tarantula, cześć. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wy nie macie coś z truciznami? Kompot i grzybowa. Okej. To niewiele mi daje. Ryż, mazurka, skręcior. Cholera jasna. Brakuje mi trucizny. A może chowaliście truciznę w... gdzieś tutaj? To miotła zwykła. Na tym? O, Narek. Ty pieprzony bydlaku! Co się stało? Wiem, że to ty zabiłeś Dario. Skąd ten pomysł? Ponieważ jego ciało znaleziono na plaży, a stało się to krótko po tym, jak razem wyszliście z knajpy. To przecież nic nowego. Cóż, może po prostu miał cię dość i się zabił. Ty świnio, zabiję cię, obiecuję ci to. W takim razie, powodzenia. Okej, zrobiliśmy sobie małego wroga tutaj. Antidotum to jest okej. Trucizna! Jest trucizna! Na tym stoi. O mój Boże, jakby było dobrze ją ukraść. Spróbujmy. Co prawda, niestety, moim problemem jest to, że... Tak, udało się, mamy truciznę. Wspaniale, dobrze coś czułem. I tu przepis jeszcze, oczywiście wezmę. To nie jest akurat przepis, który chciałem, bo chciałem jeszcze coś innego. Nic więcej na razie nie będę kraść, po prostu kradłem wszystko inne, żeby było łatwiej truciznę zebrać. Ale mamy truciznę, to jest najważniejsze, nie musiałem jej tworzyć, więc jest okej. Z tego statku, kurczę, może później i tak tu będziemy robić zadania, więc ten statek zostawmy, nie chcę robić żadnej burdy zbyt wielkiej tu jeszcze. Ale mamy truciznę, to najważniejsze. Dobrze czułem, że u nich będzie można dostać coś takiego. To jest banda naprawdę parszywych cwaniaków, więc no, dobrze było. Dobrze było. Okej, teraz mamy skradanko jeszcze u Janko, cwanianko, bo on tutaj chyba na stole alchemicznym miał jakiś przepis, więc warto by było sprawdzić, cóż to za przepis mógł być. Tak, jest ten przepis, bierzemy go, hyc do kieszeni. No i pięknie, możemy od razu sprawdzić przepisy wszystkie, które posiadam. Rysunek kobiety, schemat, przepis na potrawkę z chrząszcza, no niestety już gdzieś chyba czytaliśmy. Na ekstrakt leczniczy przepis, jak miło. Ekstrakt leczniczy przeczytane na grzybową. Na grzybową. O, przepis kulinarny na grzybową tutaj też. Z dziczyzny już potrafimy, bo nawet mogliśmy sobie stworzyć. I zupa korzenna za 4000 przepis. Jakbyście znaleźli kogoś, kto dałby za ten przepis tyle kasy, to na pewno sprzedam. Okej, w takim razie, skoro możemy robić cuda, to lecimy do skrzyżowania przed fortecą. Oczywiście i do fortecy samej polecimy. Musimy teraz chyba w kociołku zamieszać, spróbować stworzyć właśnie zupę. Mam parę zup chyba, z tego co kojarzę. Zupa rybna chociażby, potrawka jakaś, możemy spróbować coś ugotować. Zupa rybna, tylko że to jest taka fajna zupa rybna, kurczaczki. Dobra, ale weźmiemy, spróbujemy w takim razie coś zatruć. To zobaczymy się zaraz przy kociołku, jak będziemy kombinować, co by można było z tego zrobić, cwaniaki. Także, no, ja muszę biec niestety, więc widzimy się za momencik. Okej, cwaniaki, przy okazji chciałem zagadać do Ulfa, zobaczyć, czy się nie focha już na mnie. Nie, mogę sobie z nim gadać i tak dalej. Bałem się, że mogłem coś popsuć z nim, ale widzę, że przeszedł mu jego foszek. Jesteśmy oczywiście już tutaj na górze, więc za chwilę będziemy mieli możliwość gotowania. No i wyjdzie chyba tak, jak mówiłem, na to, że właśnie w ten cwany sposób, gdyby zatruć jedzenie i ktoś by je dostarczył, to byśmy nie byli wskazani jako główny ten. Chociaż nasz bohater i tak bardzo słabo tutaj się kryje ze swoimi trochę zamiarami, bo pytał wszystko. O, właśnie ukradłem przypadkiem ziemniaka Jurgenowi. Przepraszam, cwaniaku, nie chciałem. Chciałem po prostu, żebyś się oderwał na chwilę od kociołka. Teraz moja kolej, żeby w nim zamiąchać. O, kurczę. Zamiąchamy w kociołku. Gotowanie zup. Zobaczmy. Zatruta zupa. 3 ziemniaki, 2 marchewki i 1 trucizna. Ugotowałeś zatrutą zupę. Możemy również korzenną zupę z 2 smoczych korzeni, 1 dżinu, co dałoby nam... na pewno dużo, więc trzeba pamiętać o tym, bo to będzie nas mocno tam wzmacniać. Ale okej, mamy zupę. Czy mogę Jurgenowi dać zupę, żeby on ją dał? Nie, chyba nie. Możemy spróbować my to zrobić. Zatruta zupa. Zobaczmy też ją w sumie, jak ona wygląda. Potrawka to nie, zupa ta nie, gotowany ryż, gulasz z rzepy, potrawka z dziczyzny. Nawet nie wiem, gdzie jest ta zupa, nie widzę jej. Jestem ślepy oczywiście, także wy na pewno ją widzicie. Nie chcę mi się bardzo zastanowić. Co to za ostryga dziwna? Okej, dobra, jakieś takie 4 dziwne ostrygi jeszcze mi wpadły. Myślałem, że więcej mam normalnych. Dobra, idziemy w takim razie do więzienia.
Idziemy do więzienia. Zobaczymy, czy uda nam się coś tam zdziałać. Ram pom 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 pom. O, ciekawe jak tam Morgan, nasz kapitan, się trzyma. He 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 he, pewnie dobrze. Tu są zamknięte oczywiście drzwi. Czy ktoś tu siedzi? Tak, jest Aleksander, który ma całe 5 HP. Hey, cześć, Aleksander. Czy mogę z tobą pogadać? Nie mogę z nim pogadać, czyli to zatrucie nie będzie takie proste. Okej, jeszcze Morgan, cześć, cwajaczku, cały czas tu siedzisz, jest tu pan gwardzista. Czy chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Przekaż zatrutą zupę dla Aleksandra. Cześć, stary, czy możesz dać to dla więźnia Aleksandra ode mnie? Co w takim razie, masz na myśli zupę? Dobrze, znamy się już trochę i to była jego ulubiona zupa. Dobra, jak dla mnie... dobrze, jak dla mnie, ale tylko dlatego, że mam dziś dobry dzień. Okej, damy mu zatrutą zupę. Dziękuję ci, na pewno będzie z tego bardzo zadowolony. Okej, zagiony alchemik, zadanie zaktualizowane, zobaczmy. Przekazałem strażnikom zatrutą zupę dla Aleksandra. Podejrzewam, że długo nie pożyje. Powinienem wrócić do Cola i powiedzieć mu, że Aleksander nie stanowi już zagrożenia. Miejmy nadzieję, że zupa zadziała i że rzeczywiście będzie tak, jak myśli nasz bohater. O, jeśli się okaże, że strażnik zje zupę sam, to wtedy narobią się... zrobi się dobre bagno. Ale miejmy nadzieję, że nie jest na tyle głupi, żeby jeść zupę od pierwszego lepszego jakiegoś typa, która, miała trafić do innego. Najważniejsze, że zadanie będzie wykonane za chwilę, więc kolejne zadanie. Jak widzicie, dzisiaj pracujemy dla naprawdę niedobrych ludzi, no ale cóż, czasami trzeba iść na taki układ, żeby w miarę, jakoś to było. No i ten łuk Toma jeszcze. Można by było odkupić ten łuk bez problemu. Problem jest taki, że kosztuje dużo. Znaczy, oczywiście mamy pieniądze, więc damy radę, myślę. I fajnie by było po prostu odkupić pod pamiątka po ojcu, więc cholera, nie chciałbym, żeby ten łuk leżał w rękach tych złodziei. Wolałbym, żeby był mój albo właśnie Toma. Dobra, Cole, słuchaj. Hej, ty. Chyba będzie dobrze. Potrzebuję łuku Toma. O, więc chcesz go z powrotem, co? Tak. Dobrze, możesz go u mnie kupić. Sprzedam ci go nawet w specjalnej cenie. Okej, w takim razie nie musisz się już martwić o Aleksandra. Martwić? Czy powiedziałem, że się martwiłem? Ja... Nieważne, w każdym razie dobra robota. Okej, 200 doświadczenia. Chcę go za darmo, sprowokuj kłótnie, kradzież kieszonkowa, coś jeszcze do zrobienia. No to zobaczmy, jaka cena tego łuku będzie. Specjalna niby. Cały czas 1700, więc nie zszedł ani o złoto. A to wredny gnój. Można było sprowokować kłótnie, nie wiem jak to zadziała, ale raczej będzie to niezbyt przyjemne. Możemy spróbować, wiecie? Po to tutaj jesteśmy, żeby się bawić. Więc zobaczmy, co się stanie. Sprowokuj kłótnie. Chcę za darmo ten łuk. O, więc to tak. Tak, tak to jest. W takim razie chodź tu i weź go. O kurde, o, ale mi ej, nie mogę się bronić, co jest? Dlaczego, Cole, jesteś takim wrednym gnojem? Mogę cię oczywiście wyklikać bez problemu, tylko dzisiaj widzę, że gierka mi trochę laguje. Nie ma lekko. Mogę spróbować. Jestem ciekaw po prostu, jak Cole zareaguje na to, że chce ukraść nóg. Zabiłem Cola! To bardzo, bardzo źle. Czyli nie możemy tego zrobić w ten sposób. Okej, no dobra. Oczywiście możemy sobie zabrać, ale Cole nie wstanie. Więc nie możemy tego zrobić w ten sposób. Chcę pracować dla nich, chcę zrobić wszystkie zadania, więc niestety prowokacja nie wchodzi w grę. Czy jest jeszcze coś do zrobienia? Czy w końcu to wszystko? Nie, w tej chwili nie mam dla ciebie nic więcej do roboty. Czy w końcu mogę zabrać ze sobą alchemika? Możesz, jego długi zostały spłacone. Tu masz klucz. Dzięki. A powiedz mu, jeśli znów mnie spotka, nie żyje. Okej. W takim razie pokaż mi, co masz. To co, może odkupimy od razu ten łuk. Kosztuje cholernie dużo, ale... cholera, szkoda, żeby był w rękach tego bandyty. Weźmy go. Wiem, że dużo pieniędzy. Wiem, że może jest jakaś opcja, że można by było go zyskać w lepszy sposób. Chociaż jeśli nie muszę dla nich pracować, to bym go po prostu zabić i sobie wziąć już teraz. I mieć wywalony z tych bandytów. Ale z drugiej strony, niech będzie. To tylko wirtualne złoto w grze, więc nie przejmujmy się tym wcale. Możemy poczuć się fabularnie fajnie, że odkupiliśmy tą pamiątkę ojca Toma i wiecie, a nie, że będę musiał odebrać czyjeś życie, żeby móc ją zyskać. Dobra, sprawdźmy od razu też przy okazji, czy coś tu jest ciekawego. Jest tu pan oczywiście alchemik. O, gotowany ryż, to akurat sobie wezmę trochę wody, pustych butelek. Czy mogę wejść tutaj też? Zobaczmy. Tutaj dalej? Tak, to tutaj mieszkają te wredne gobliny, które słyszałem już kiedyś. Zagadajmy do Sebastiana. Dobra, do Sebastiana za chwilę zagadam. Podejdźmy sobie jeszcze, zobaczmy tutaj, co jest. Widzę, że tu trochę gobliniarskich zadymiarzy. Spróbujmy w takim razie paru odstrzelić. Oczywiście, jakbym trafił.
Pięknie, pierwszy poszedł i drugi też trafiony, super. Więc gobliny póki co będą spokojniejsze, mach, 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 znaczy wiecie, no są spokojne, bo nie żyją, po prostu XD-ą, ale no, weźmy sobie żarcie z tych goblinów. Kurczę, ciekawe dlaczego nie pozbyli się ci bandyci tych goblinów tutaj. Domyślam się dokąd prowadzi ta ścieżka, ale wolę się jeszcze upewnić. Zejdźmy sobie tym tunelem. O, mamy tu również kretoszczury, które chyba również słyszałem gdzieś wcześniej. Oczywiście, spróbujcie szczęścia kretoszczury, ale no, ze mną nie macie większych szans. Coraz bliżej kolejnego poziomu, więc też super. A zobaczmy, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. O, kurczaczki, dosyć dziwne miejsce. Tłusty kretoszczur, 70 skubany. Walnął mnie chyba, ale... A, nie, chyba nie zdąży mnie walnąć. Magiczny korzeń, okej, okej. Dużo, dużo korzonków magicznych, dużo w ogóle roślin. Tu jest jakaś dziwna... To jest pochodnia z takim kamieniem. Tu się zawaliło jakieś przejście. Ciekaw jestem, czy mogę spróbować tu wchycać. Mogę nawet spróbować. Zobaczmy. Okej! O kurde! Jesteśmy przy twierdzy! A to... Okej! To dosyć ciekawe w sumie. Kurczę, ale... Dziwne zarazem, że tutaj tak ci goście stwierdzą, nie mają żadnego pojęcia, że tutaj coś takiego pewnie jest. Zobaczmy, co się znajduje jeszcze po drugiej stronie, bo widzę, że to jest jakieś przejście. A, wiem, gdzie tutaj będziemy. Okej, to nawet nie wiedziałem, że to będzie dało radę wejść, a jednak się da, więc spoko. Tu jeszcze jakiś kufer, który prawie przegapiłem. Szpada, srebrny pierścień oraz skórzany mieszek. Ty, szpada! To całkiem sympatyczne, bo sporo pieniążków kolejne za nic. O, to kostek, siema. Kurde, spędzi mnie... O, przepraszam, Jezus, się rozbijam tutaj. Spędzi mnie troszeczkę broda. No to tutaj jesteśmy, okej. Zobaczcie. Aha, dobrze, no tak, wszystko się zgadza. Czyli jesteśmy tu, więc jest dobrze. To nawet nie wiedziałem, że tutaj... No bo tutaj dalej nie wchodziłem, bo tu się bałem, że mi kretoszczury zjedzą i dlatego tu mnie nie było. Czyli to po prostu jest takie przejście i ten... No to spoczko, to się wyjaśniło. Myślałem troszeczkę też o innym miejscu, że wyjdziemy, że ono się może łączy jakoś, że znajdziemy do tego koryta rzeki, bo tam były chyba drzwi, które są nie do otwarcia, że możliwe, że jest jakieś takie tajne przejście do rzeki właśnie tędy, ale nie ma, więc spoko. Weź Sebastiana, powiedzmy, że już jest wolnym człowiekiem i żeby nie odwalał więcej takich imprez. I niech zrobi dla mnie tę pieprzoną maść, bo uratowałem mu dupsko. Kim jesteś? Nie wyglądasz mi na jednego z paserów. Przyszedłeś mnie uwolnić? Jesteś teraz wolny. Przepracowałem twoje przewinienia. Ty przepracowałeś moje przewinienia? Dlaczego? Powiedzmy, że miałem po prostu dobry dzień. Dziękuję ci, nieznajmy. Masz pojęcie, co chcieli mi zrobić? Chcieli przenieść mnie na ich wyspę. Tam miałbym pracować dla nich przy zbiorze ziela. Wyobraź, że tu sobie jestem alchemikiem, a nie rolnikiem. Moment, jest ich jeszcze więcej? Jeśli dobrze zrozumiałem, to tak. Jednak teraz jest mi to obojętne. Uwolniłeś mnie. Tym samym mam zamiar ci się odwdzięczyć. Odwiedź mnie później w moim laboratorium. Dam ci drobnostkę na znak mojej wdzięczności. Okej, okay, pewnie. Na pewno cię odwiedzę, Swiaku. Tylko wiesz co, w tym więziennym co prawda łóżku, ale się prześpię chociaż do południa. Niech będzie. 17 dzień, 12, wszystko się zgadza. No właśnie, ci bandyci najwyżej później będziemy się ich... Chociaż może będą oni mieli jeszcze dla mnie jakieś zadanie, więc wiecie, nie chcę ich zabijać. To co, Swiaki? Jeszcze skoczymy na górę, na pewno odwiedzimy Tomka, żeby miał już ten łuk u siebie. Chociaż wolałbym ten mieć łuk na plecach, no ale ten, a ile potrzebowałbym zręczności? 74 za mało i to za mało jeszcze. To naprawdę dużo bym potrzebował jeszcze, żeby móc założyć. Okej, pozwólcie, że drogi na górę nie będę wycinał, bo chciałem sobie troszeczkę pogadać do was jeszcze. Wiem, że no już jesteśmy niestety bliżej końca odcinka niż początku, ale chciałem tak do was po prostu pogadać, bo wiem, że piszecie bardzo dużo w komentarzach. Ja czasami, ja widzę niektóre wasze komentarze, ale się do nich też nie stosuję ze względu na to, że tak naprawdę, no to wiecie, ja gram i to moja przygoda. Wiem, że to może brzmi tak, nie wiem, dziwnie, słabo czy coś, ale po prostu chciałbym, żeby nie było też tak, że tak wiecie, na mus, na teraz, że napiszecie coś, a ja muszę to robić, bo po prostu wydaje mi się, że fajniej jest, gdy rzeczywiście to następuje po sobie. Popisaliście, że Robi, naucz się tylko otwierania skrzynek, naucz się otwierania skrzynek i już od paru ładnych odcinków, ale po prostu, no, sami widzicie, że fabularnie to wyszło o wiele fajniej, gdy rzeczywiście trafiłem na tych bandytów i byłem w stanie się tego nauczyć, niż miałbym kombinować jakimś, nie wiem, jakim sposobem w ogóle się móc tego nauczyć. Więc
czasami, no wiem, widzę wasze komentarze i że na przykład coś was wkurza, to staram się poprawiać, ale no czasami po prostu tak to bywa, że właśnie coś musi chwilę zaczekać. Więc jeśli piszecie mi o czymś, to na pewno możecie być pewni, że wiem, że widziałem, ale jeśli się coś tam nie dostosowałem do tego, czy coś, to albo to czeka, albo po prostu coś innego mi po głowie chodziło. Także po prostu swajki, wiecie, no żeby nie było, no ja po prostu też, no chcę, żeby wam się miło oglądało te odcinki, żebyście wracali i oglądali całe serie, wszystkie odcinki, od początku do końca, więc no też chcę, dlatego żebyście pisali komentarze, żebyście mi mówili cały czas, co jest nie tak, co jest okej, więc dzięki temu mogę tworzyć fajne materiały. No ale mam twój łuk, cwaniaku, więc oddaję mu pamiątkę rodzinną po ojcu. Proszę bardzo, łuk Toma. A, wspaniale, oto obiecane złoto. Okej. Zrobiłbym to inaczej. Chwila, nie chcesz wiedzieć, kim był złodziej? Nie, interesował mnie tylko łuk, szczegóły mi są zbędne. Dobrze. I łuk Toma, i doświadczenie jest. Mogę kupić u ciebie coś? Rozejrzyj się. Tak naprawdę możemy łuk bukowy u niego kupić i też nie będziemy jakoś super stratni. Jest naprawdę fajnym łukiem. Ale póki co i tak nie ma zręczności wystarczająco. Dobra, więc teraz możemy skoczyć do alchemika, jak już jesteśmy tak blisko. Udało nam się go uratować w ciągu jednego odcinka, więc całkiem sympatycznie. Mam nadzieję, że dostanę teraz tę maść na tą nogę tego tamtego cwaniaka i będziemy mogli wrócić do tej przeklętej doliny bandyckiej. Okej, Ulf chyba się zawinął nawet już stąd, więc fajnie. Jest pan Sebastian, który, no cóż, będzie miał sporo do sprzątania. Cześć Seba. Zobacz tylko, jaki chaos te świnie postawiły za sobą. Muszę najpierw porządnie posprzątać. Jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem? Wynagrodzenie? Aha, tak, chwilkę. Proszę, trzymaj, dałbym ci więcej, ale... Okej, 15 sztuk złota i eliksir leczniczy i pełnia życia i eliksir siły i ekstrakt many. Już dobrze, dzięki. Okej, Frank jest mocno ranny i potrzebuje lekarstwa. Przysłałem je Frank, jeden ze strażników został trafiony strzałem w nogę, a do rany wdarła się mocna infekcja. Prosi o dostarczenie jakiejś maści. Frank nie był przypadkiem w oddziale ekspedycyjnym? Dokładnie. Dobrze, poczekaj chwilę. Okej, cwaniak może zrobić dla nas już to na miejscu. To by było bardzo miłe, gdybyśmy otrzymali od razu to. W sumie spłaciłem dług alchemika, więc powinien być teraz dla mnie bardzo hojny. Uratowałem mu życie, to też nie. Zobaczmy. Proszę, za kilka dni rana powinna się zagoić. Otrzymaliśmy cudowne lekarstwo. W porządku, ile sobie za to liczysz? Nic, w końcu mi pomogłeś. No i pięknie, udało się. Mógłbyś mi sprzedać towary alchemiczne? Oczywiście, mam zwoje oraz mikstury wszelkiego rodzaju. Możesz mi nauczyć czegoś o alchemii? Nie ma sprawy, jednak nie przekazuję swojej wiedzy za darmo. W końcu sam muszę się z czegoś utrzymać. To nic za darmo, co? Ile chcesz? Daj mi 70 złotych monet, a nauczę cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Okej, możemy się u niego uczyć sztuki alchemicznej. Nauczmy sztuki alchemicznej, dajmy mu te 70 sztuk złota. Masz złoto? Proszę bardzo. Niech będzie, 7 dych jest uczciwe. Zacznijmy od podstaw. Każda mikstura jest robiona z roślin, ponieważ tony posiadają magiczne właściwości. Rośliny te podczas dorastania pobierają magiczną moc, a wykorzystanie tej mocy to sztuka alchemii. By stworzyć miksturę przy stole alchemicznym będziesz potrzebował pustej mandzurki. Musisz też znać odpowiedni przepis i posiadać niezbędne składniki. Istnieje kilka przepisów, których jestem w stanie cię nauczyć. Na przykład mikstury, które przywrócą twoje utracone siły, jak i takie, które na stałe zwiększą twoje umiejętności. Nie możesz jednak nauczyć się wszystkiego na raz. Przemyśl więc swój wybór, które przepisy chcesz przyswoić. No i pięknie, możemy się u niego teraz sztuki alchemicznej uczyć. A pokaż mi, co tam chowasz u siebie. Rozejrzyj się, masz bardzo dużo antidotum, mikstura odporności, dużo tego wszystkiego. Ło, trwaniaku! Ma przepis na eliksir siły, to jest fajna rzecz. To mogłoby się przydać, ale szaf królewski, cholera. Dobra, strach, ognista, kula, światło, leczenie, niepamięć, przemiany. Okej, ma sporo rzeczy, będzie warto pamiętać o tym. No i cwaniaki, życie tego biedaka w dolinie, który wykrwawia się, jego rana coraz więcej tutaj
ten, coraz bardziej chłop cierpi, no niedługo będzie już wyleczony. To także teraz mamy co trzeba, możemy od razu powoli ruszać w stronę tego biedaka, no ale i tak na dzisiaj chyba już więcej czasu nam nie starczy. Mam nadzieję, że odcinek był pełny akcji, że wam się spodobał. Jeśli tak, to łapkę w górę zostawcie. Bardzo mi miło, że jesteście cały czas i oglądacie, i łapki w górę zostawiacie. Widzę też wasze komentarze, że narzekacie, że dużo odcinków nie ma, że Robin, kurczę, dawaj więcej. No ale niestety tak to w życiu czasem bywa, że nawet chwilki nie ma, żeby móc usiąść i coś nagrać. Także wybaczcie cwaniaki, ale cały czas jak tylko pamiętam, jak tylko mogę, to siadam i nagrywam. Także wspierajcie mnie też, dziękuję wam za wsparcie wasze, za te łapki i za te komentarze. Naprawdę fajnie, że jesteście i że oglądacie. Suby w ogóle... Zauważyłem, że niedługo 40 tysięcy subów wbije, jak dobrze pójdzie, także bardzo miło, że te subki gdzieś tam cały czas się nowi widzowie pojawiają, także jeśli ktoś nowy na kanale, to mega mi miło powitać i zapraszam do oglądania innych również serii, zobaczenia sobie, jak tam mi kiedyś szło. Co jeszcze? Bardzo dziękuję również wszystkim wspierającym. Dla tych cwaniaków naprawdę ogromne podziękowania i ukłony bardzo w waszą stronę śle. Przytulaski, co tam tylko chcecie. Naprawdę piękne wam dzięki za to wsparcie, bo naprawdę no żyje się na pewno lżej, żyje się przyjemniej, dzięki wam, naprawdę no nieocenione wsparcie, to jest coś wspaniałego, że tyle cwaniaków cały czas mnie wspiera w tym wszystkim. No mam nadzieję, że odcinki cały czas wam się podobają i że jesteście zadowoleni z tego, co tworzę, i że rzeczywiście to, że mnie wspieracie, że widzicie to, że rzeczywiście to jest warte tego wspierania, co robię, i że jest okej. No i widzicie, tym takim pożegnaniem dotarliśmy do Franka, także zaczniemy od rozmowy z nim kolejny odcinek, zatem wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cwaniaki cieplutko w te troszeczkę jesienne, letnie dni. Miejmy nadzieję, że jeszcze trochę ładnej pogody będzie w tym roku. No i trzymajcie się. Na razie, cześć, pa, pa.